Szukanie lokum dla małej firmy, która się zaczyna rozrastać, jest to trudny proces, który zajmuje wiele czasu i energii. Firmy, które rozpoczynają proces poszukiwania nowego biura, powinny wziąć pod uwagę wiele czynników. Pierwszą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, oczywiście są pracownicy, ponieważ rynek pracownika tak naprawdę determinuje to, aby pracownik, którego już pozyskamy, pracował u nas jak najdłużej i też jego praca odbywała się w jak najlepszych i efektywnych warunkach. Dlatego musimy zwrócić uwagę tak naprawdę, żeby nasza przestrzeń była dostosowana do rodzaju pracy, którą wykonujemy. Dostosowanie przestrzeni do wykonywanej przez nas działalności jest bardzo istotne, ponieważ bardzo często się zdarza, że pracownia kreatywna może umieścić swoje lokum poza centrum dużego miasta, może to być wygodny, przestrzenny loft. Natomiast firma na przykład księgowa bądź firma, która się zajmuje sprawami prawniczymi, musi zmieścić swoje biura tak naprawdę gdzieś umieścić w centrum dużego miasta. Ważne są jak najbardziej również technologiczne udogodnienia. Nowinki technologiczne pomagają nam już we wszystkich aspektach, dlaczego by nie miały nam pomagać w codzienności biurowej. Już nie same systemy rezerwacji sal, ale pełne systemy, które pozwalają wspierać procesy występujące na powierzchniach biurowych, aby pracownikom tak naprawdę pracowało się lepiej, szybciej i wygodniej.